Kiedy oglądacie ten odcinek, prawdopodobnie jestem już daleko w Ameryce. Właśnie dlatego dzisiaj nagrywamy sobie z mapki w Vegas, tak? Jesteśmy w Vegas? No, chyba tak. Jesteśmy w kasynie. W jakimś kasynie jesteśmy, co nie? Bo tak też ja właśnie w tej chwili właśnie przejebuję cały mój zgromadzony hajs z YouTube'u. Dokładnie tak. A czekaj, teraz możemy polecieć tak, jeszcze taką publiczkę. Czyli to wszystko, co zarobiłeś na widzach, teraz przepierdalasz. Dokładnie, tak to wszystko wygląda. Jaka sobie Polak. Ale, o, widzę ale, was, widzę was. Ale jest kamery. Jakaś taka duża szansa, że ja wrócę z większym zarobkiem, bo ja tam po grube tysiące na albo te ruletki. Straci. Albo wszystkie stracę, to w dwie strony działa. A tam, albo czeka, a przy okazji, moi drodzy, sprawdźcie link w opisie, bardzo fajna ruletka, wszystko można wygrać. I wszystko na zielone. Czyli jednak. Wszystko na zielone. No, wszystko na zielone. 100% Minecraft, no scam. W ogóle jaki zielony kilo miał nóż, nie? Tak, takie info, nie? Zielony kilo? To jestem ja. Myślałem, się spotkajmy, się wszyscy. Jesteś zwykłym barmanem, a okazuje się... że jestem barmanem z nożem. Właśnie, co podać? Miałem do wyboru piwo... To tak. Jakąś oranżatkę. Dla Ignacego to co zawsze. Duża wóda. Nie ma, wyjebał już wszystko. Wolę łykę już niż wódę. No, ogólnie jak są te zwykłe, to dla niego podwójną wódę. Tak jest. Podwójna wóda. Przepraszamy, jest... alkoholika, nie podoba mi się to. Przyklejone. Ogólnie dostaniesz taką 80%, dobra? Nie ma takiej wody, to już jest... Nieprawda, jest. To jest spirol. Spirol już musi być, stary. Ej, chodźcie, pokażę wam pewien sekret, który znalazłem. Dobra, chodź, pokaż nam pewien sekret. Byłem w jednym miejscu i tam jest, słuchajcie, szef ochrony tam jest, zobaczcie. Mm-hmm. Authorized personnel only, zobaczcie. O, to kurde. Nie, to my tu nie możemy wchodzić, musimy poczekać. Tutaj. Flotar masz różowe wdzianko, teraz, fajnie wygląda. I teraz jak klikacie kamery, to tutaj możecie oglądać różne miejsca, możesz klikać sobie E. Faktycznie, możemy całe kasyno obserwować. No. Jednak mamy taki laserek jakiś, który pokazuje. No jest taki fajniutkie. Ale to widać normalnie ludzi? Tam zabójca zły. No tak. No bo jestem, widać, tak, obserwuję was. No, zabójca sobie tutaj siedzi na przykład i obserwuje, kogo tutaj zamordować teraz. Sobie na kibelku i obserwuje wszystko. Tak? Akurat... Nie? Idealnie. To są, toaletki nawet. Lustra nie działają, napisane. Kurde. Ej, a to jest krew w ogóle. Ktoś go zabił. Tabliczka. Memo. Ładna ta mapa, jest naprawdę ładniutka. Memo. Kto jest w ogóle zabójcą? Takie... No, powiedziałem ci, że zielony kilo jest zabójcą. No furman jest przecież, to już wiem. Ej, patrzcie, co okay, rozumiem, napisane. Rozumiem. Kilo, weź to przeczytaj, szybciutko. Tylko ty masz nóż pewno. Ej, patrzcie, tutaj nie mam noża. A nie, nie mam. Memo, regards, dobra, przeczytałem. Tak, ja widziałem, że nie potrafisz po angielsku. A uciekać można? Ja tylko niemiecki. Można co innego zrobić, można na przykład schować. O, niech to pies! Jednak to flota był! Nie. Nie no, ej, chłopiec, halo, Ignacy, odezwij się. Halo, Ignacy, przecież wiem, że żyjesz. Chłopiec, czemu? Który nic nie rozumie i morduje ludzi. Ha, Ignacy się przewrócił. Halo, detektyw. On chowa ciało. Czemu to zrobiłeś, panie? Tu jest. Panie chłopcu, który morduje. To nie, zostawcie mnie. Ignacy źle się poczuł. Ojej. Dokładnie. Zanieś go do kibelka. Co powiedziałeś, chłopcu? Chłopcu, który nie rozumie? Ej, no nie zabijajcie mnie, ja jestem niewinny. Chłopiec, no nie rozumie. W imię sprawiedliwości. Chciałem Ignacy go jakoś tak zabić, tak żeby upałem. Nic nie powiedział. Tak ci upałem. Ja tak mówię... Jestem przekonany, że to Furman miał broń. No nie miałem broni, no. Hadys, tak rzetelne info. No bo wiem, jak się pochyliłeś tak. Dobra, panowie, teraz nowa runda. Nowa runda, nie ma co już tu się śmiać. Tu trzeba grać. Hotel, co? Dlaczego nie masz skina? W ogóle... To mówisz, że trzeba tryhardować? No też tak właśnie wychodzę z takiego założenia, że w Garry's Modzie tryhardować trzeba. Też piesał? A właśnie, a tu nie mieliśmy ściągnąć skinków? Ooo... Ja tam się... Czekajcie, muszę się przeteleportować chyba. Poza skinki, kiedy ja ci mogę pomóc. Komendy... TTT, admin... Zobacz, pomogłem ci. Ja w sumie pomógł ci, no. No jeszcze raz. Proszę. Dziękuję. Ej, patrzcie, tu można się schować. To teraz mnie nie możemy zabić. Hades ma broń. Ej, zobacz, jestem pisałem przysłany w paczce. Ale wydostałeś się. Wysłano mnie w paczce, no, wysłałem się w paczce na stadion, do Las Vegas. To jest ten? Z Meksyku chyba, nie? Ale ogólnie ej, patrzcie, to... panowie, tutaj chyba wysłali tygryza. Antagonizing the Tiger, no, to clever. Tygrys z AliExpress, zobaczcie. Dokładnie. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, jak ja będę jechać do... Jak ja jadę do Las Vegas, to właśnie zwierzęta zawsze sobie w paczce wysyłam, żeby czekały już na mnie. Ale poczekajcie, zobaczcie, bo tu jest napisane, że tutaj ten tygrys uciekł i że nie można go denerwować. Może ten tygrys jest gdzieś tu schowany w kasynie, jak w Las Vegas i trzeba go znaleźć. Może tak, może to jest takie nawiązanie. Odruchowo i pójdę na dach. Ej, co to za podziemia są? Pierwszy raz je widzę. Chodźmy tędy.
Ja tam się podziemia? Ignacy, ja nie wiem czemu, ale mam stres, jak za mną idziesz. I to też tak. Dlaczego? Idealnie za mną. To nie ufasz Ignacemu? Czy to jest pierwsza osoba, która się urda? No właśnie, zawsze. Ignacy jest najbardziej zaufanym. Ej, zawsze jestem jakiś studio filmowy. Dobrze wiedzieć. No, ej, tu jest jakiś plan film. Chyba złączyliśmy. Plan filmowy znalazłem chyba. A tutaj się dawałeś? Zamknijmy chyba. Możemy coś nagrać, jakąś scenkę super. Ej, zobacz jak zajebiście ten jest kibel. Wejście do kibla, masz drzwi wejściowe i drzwi wyjściowe. Gdzie macie kibelki? No, pójdź do podziemi. Tam masz studio filmowe całe. Recepcja, obok recepcji. Ej, zobacz jaki świetny, no. Zobacz jaki świetny ten, zrobiony o, plakat. O, Kilo, kim jesteś? Czemu tutaj chodzisz, Kilo? Tu jest to? Tak, obawiam się, że Chodź. Chodź panie Ignacy, zaufany człowieku do studia. No, już jestem. Przepraszam, furmana chyba nie ma. Patrz. Możemy zrobić scenkę, jak jest szeryf, no nie? Zobacz, patrz jaki studio. O, nie zabija. Chyba do takich filmów trochę bym powiedział, no, wiesz. Tutaj patrz jaki tło, patrz widok na całe miasto tutaj. No tu jakieś dolarki leżą, no, na łóżku. Dolarki leżą. A zobacz, to nie jaki, jest takich filmów, wiecie, mało grzecznych? A zobacz, no, wydaje mi się, tak, tak można byłoby powiedzieć, no, nie? No, takich mało grzecznych. Można by tak przypuszczać. Tutaj sobie ludzie grają w pokerka, tymczasem ktoś sobie tutaj zabawia się w łóżeczku. Ale jaki kibelek elegancki z dwoma wyjściami, co nie? To prawda. To input detected. Da się te żetoniki podnieść? Nie, właśnie tutaj propy, no propy, to jest minus. Ładne będzie... są propy, ale... Musimy kiedyś zagrać tak po prostu w pokera, taki odcinek zrobić, pokera będziemy grać. Że gramy w pokera? No, na gruby hajs, co nie? Ja, to chodźcie no, do stołu, idziemy grać pokera. Dobra, no, bo tutaj to nie zagramy za bardzo, bo to jest charyzmat, ale ogólnie trzeba zrobić taki odcinek. Tam na górze chyba sam. Dobrze, że wchodzimy w ogóle pod ten, pod prąd, nie? O Jezus Maria, daj spokój. To trening zawsze się przyda. No właśnie. Ja nie lubię tu się ruszać, no, okay? Co powiesz, panie Ignacy, na jakąś partyjkę w pokerka? Pokera? Gdzie jest? Tylko no. Właśnie chciałbym znaleźć stoły. Na dole chyba. Ale mówię tak normalnie, nie ma, to jest żeby ten zagrać pokera. O gruby hajs. O gruby hajs? Ja nie umiem z YouTube'a. No. No to się nie nauczysz. A nie, to jest bar tylko. Myślałem, że to jest stół do pokera. Nie, no tutaj gdzieś powinno być. Ale po drugiej stronie? Po drugiej stronie? Stronie ta. Tam są. To są dobra. Ruletki. O, są i stoły do ruletki. O, ta ruletka. To jest poker? Tak. To nie jest poker. To kto będzie grał? Czekaj, to jest ja mogę grać. Ktoś musi być hostessą. To jest blackjack, głupcy. To nie jest poker, to jest blackjack. To musimy mieć. Dobra, to może być też poker. Może być... Dobrze, może być poker, bloody Jezus Maria. No, już kombinujesz. Psuję zabawę, kurde. No bo ja chciałem znaleźć ten, no dobra. Dobrze, panowie. Ktoś z nas was zasady blackjacka? No to, a to nie było tak, że 21 musi być? Musisz zabrać 21. Dobrze. Proste. Lotar, ile masz punktów? 0. To niedobrze, bo tak, od tego się umiera. Blady, ile masz punktów? 5. A ile pan miał? Chyba nie miałem 21 akurat. Tak się złożyło. Chyba 21 miałem. Ja miałem 0, bo jeszcze nie rozdałeś kart żadnych. No właśnie, no, wiem, bo na tym polegała moja intryga, że nie mogłem wam rozdać, bo chciałem was. Raczej byście może wygrali ze mną, bym umarł. A i tak w sumie. I tak umarłeś w sumie. O Jezu, no to kiedy się zgadujemy na partyjkę pokera? Ja nie umiem grać w pokera, no. No to się nauczysz, co ty za problem. Fajny jest. Ale nie chcę się uczyć i tracić na tym pieniędzy. Nieprawda, no to cała przyjemność. Nie, no zagramy na czekoladowe. Jaka jest przyjemność w traceniu pieniędzy? Czekoladowe pieniążki. I dobre, a one są dobre. Albo na kawałki pizzy, o to też no. Jest fajne. Dzień dobry państwu. Ignacy, że ty w coś nie potrafisz grać? Naprawdę, zawiodłem się troszeczkę. Myślałem, to naprawdę jeździ. Że ty już jesteś takim człowiekiem, że ty już we wszystko potrafisz grać. Taki byłem przekonany. Wszystko. Nie we wszystko. Naprawdę. Znaczy pokera trochę... nie zagrałbym w Holdema. Potrafię grać w Holdema. Tylko, że nie umiem... Znam zasady, o tak może. Nie potrafię grać, ale znam zasady. Hamburgery! Patrzcie, co gdzie są hamburgery? Cheeseburgery! A no w sumie tak. W sumie, dobra. Abym zjadł teraz takiego. Ej no, hamburgera. Jest tylko w sumie serii... Bułka, nawet nie ma żadnego warzywa w środku. Ale ja bym zjadł, to lepiej. Eju, masz jeszcze jak nie drogi się odgrywany, bułka, to no. To jest luksusowa restauracja. To teraz musimy test jedzenia zrobić. Test jedzenia. I pożygaj się, obowiązkowo się pożygaj. Ale... Pożygaj się challenge? Co ten ser? Jak... Uwielbiam takie challenge. Ten ser chyba z kozy. Obowiązkowo przypal jedzenie, żeby było, żebyśmy powiedzieli, że jest dobre. Wtedy test jedzenia będzie dopiero legitny. Kurde, szkoda, że tutaj propy nie działają, że... O, już? Dne? Zatruł się. Widziałem, naprawdę, widziałem jak patrzę na tego hamburgera. To było z góry podejrzane. Ale dlaczego?
No patrzyłeś na tego hamburgera. Chciałeś go pokroić, tego hamburgera. Hamburgera się wie, że się nie kroi, tylko go trzeba. Dokładnie. On chciał się podzielić po prostu. W ogóle, właśnie, nie, bo ja nie toleruję tego, że ktoś chciał pokroić hamburger. Go się do rąk bierze od razu. Co to ma być? No właśnie. To była bezczelność po prostu. A ja tak patrzyłem, bo na początku cię nie widziałem i tak później patrzyłem, jak bardzo niewidoczny jesteś, ja dlatego się na ciebie gapiłem. Próbujemy zrobić turbo parkour. Dobra, dawaj. Myślisz, że tam się doskoczy? No myślę, że spokojnie. O kurde, windy działają? Nie. Nie, no patrz na to. O kurde. Siemcia. Wypchnij mnie. Kurde. Chodź do góry mnie wypchnij. Poczekaj, gdzie oni są? Już do ciebie idę. Może nad studiem filmowym. Na dole? A, studio filmowe. A, widziałem was już, widziałem was już. Już do ciebie idę, Ignacy. Trzymaj dupcie, już do ciebie lecę. Trzymam, trzeba mnie popchnąć. Ziom, to nie trzeba wypchnąć, tutaj doskoczysz normalnie chyba. A tak? Dobra, to ale wypchnij cię, okej, niech stracę, dobra? O, niech to pies! Ale byłeś blisko, patrz teraz na to. No. O kurde, jednak nie. No widzisz, nie da się, bo w murderze tak daleko się nie skacze. No, bo nie masz tego sprintu takiego. No nie masz sprintu klasycznego. No, my znaczy nie masz troszkę, nie, no, nie tak zrobimy to zaraz parkura, zobaczysz. Damy czekaj, radę, w inny sposób, nie, mam jeszcze inny pomysł. No. Skocz na mnie. A, na ciebie, dobra, poczekaj. No, już idę. Nie pójdziemy na kamerę, pójdziemy, zamiast w bok, pójdziemy w górę. A, tak chcesz to zrobić? No. O, i tutaj, na iść na kanał wentylacyjny, widzisz? A, tam, dobra, no. Okej. Okay. A tu jesteś. O nie! Został tylko Hadesiak i chce nas zamordować. Jak? Hadesiak, nie rób tego. A gdzie on jeszcze był. Ja was obserwuję z kamer. Ignacy, szybko. Trzeba to zrobić. Wejdź, także wszystko będę widział. A dobra, gdzie się wchodzicie? Dawaj. Nieważne, długa historia. A nie, spadłem, czekaj. Dobra. Ostrożnie, dasz radę. Teraz. We trzech spróbujcie. O. Byłem! Byłeś na górze. Spadłeś, czekaj, jeszcze raz. Musisz być trochę ostrożniejszy. Muszę być troszkę ostrożny. Okej, jestem. Dobra, i tam już chyba nie wiesz co, problem, że mam właśnie tu mało miejsca do ściany. Ale dobra, ja tu mogę zostać sobie. Nie, mogę Bladiego tam podsadzić i wtedy pokombinujcie. Dobra, a ty mnie podstać na lampę, Hadesiak. Tutaj. Lampę? No, tam jest lampę. Tam jest Ignacy, okej. Gdzie jest? O, patrz, ej, patrz, uwaga! O, tak, pieseł. O, ty zrobił to. No, to teraz jestem pieseł piesełowski, kurde. Dobra, chowaj się tam, pieseł. Dobra, elegancko. No, to teraz furman nigdy nas nie zabijesz, ty groźny morderco. Dobra, teraz patrz, a patrz Bladik, coś ci pokażę, patrz. No dawaj. O, no to teraz jest bezpieczeństwo przede wszystkim. No to teraz, safety first. To teraz już nic nie zrobią nam, haha. Haha, to jest dopiero pieseł to, że, i... jeśli jeden z was jest dog. Mordercą, nie? No właśnie. Snoop i Dog znowu zwyciężyli. Snoop i Dog razem. To śmieszne. Tylko razem nagraliśmy, ale nigdy tego żartu nie powiedzieliśmy w sumie. No. Gramy na tych skinach już kurde ze 100 odcinków razem. Co nie? Więcej, no. I jeszcze nie było nigdy Snoop i Dog. Nigdy nie było żartu ze Snoop i Dog w sumie, nie? No dobra, ale to jest śmieszny żart. To muszę powiedzieć, nawet się uśmiechnąłem z tego żartu. No, widzisz? Kącik kurs się delikatnie podniósł. Tak, a teraz trzeba zobaczyć, gdzie znajdują się koledzy. No, w ogóle jest tak nudno, że ja bym coś przekąsił w sumie teraz, ale nie chcę iść na odcinku. Chcę... Może hamburgera? No. A to jest akurat bezpieczna kryjówka. No jest bardzo bezpieczna, bo ja z siłowni wróciłem, to banana chciałem zjeść. I tak no. Myślę, że jedynie banana... Po siłowni banan to jest cudo, ale no, na odcinku może być śmieszne, wiesz o co no, chodzi. No, może być bardzo śmieszne, jakby... Będziesz miał nowe memy będą... No właśnie, sobie, memy będą robić ze mną jakieś nie banana. Wolność banana na odcinku. No, najgorsza rzecz. Jeszcze powinieneś jeść banana i patrzeć im w oczy. O, idzie Plotar. Nie, ale ja jestem Plotar? Prawilny, że tak powiem. No, ojej, Plotar, który nic nie rozumiał. I na dole jest też... Elo? A ja mogę cię wypchnąć w razie idź czego, sobie patrz. Stąd. A, dobra, jeszcze dobra. Jeszcze podejdziesz, to strzelam. No a mogę sobie tutaj stać po nie, prostu? Nie, idź sobie stąd. Stój, bo strzelam. Nie... Dwa. Broń ci wypadnie, jeżeli... Ej, z tyłu ktoś cię rzucił. Ja zabiłem go. Ale ktoś rzucił w ciebie w tyłu nożem. A bo na dole był Hadesiak. O nie, ten podstępny kot, Hadesiak. Cała intryga, ej, już zgubiłem. Przepraszam, że zabiłem Flotar, ale no jakby byłeś zbyt podejrzany, nie wolno było tu stać. No, byłeś mało Flotar, legitny. Flotar po prostu znowu nic nie rozumiał. No. Mateusz, wziąłeś broń czy ja mam broń? Ja nie, mam broń. Ty masz broń. Nie wziąłem, bo nie chciałem schodzić stąd, bo kot grasuje w okolicy. A to dlaczego ten kot nas podsadził? Co za głupek, lol. No. On wyrzucił ciebie nożem, nie ma nożem. Jak u ciebie nóż leży. Wiem, no, stup i dog znowu zwyciężą. Ale już się respi bodajże, jeśli się nie mylę. Tak. Nigdy się nie respi, haha, jesteś w dupie. Tak, my. Lol. Tak, my, mylisz się. Zabij go, uważaj! Zabij go, Hadesiak! O nie, Ignacy! Nic, o nie, najgorzej. Chodź, Blad, dam ci szansę, chodź. Najgorzej, stup. Chodź, Blad, i weźmiesz pistolet. Noob. Chodź, nie dobra, zabijecie. Dzięki. Zrobimy sobie pojedynek, chodź. No dobra, na prostej. Zrobić pojedynek. Na prostej. Dobra, a gdzie ten pojedynek będzie tutaj? No nie wiem, wybierz miejsce. It's high noon. Dobra, pójdź tam na koniec. O, leżę sobie tam ładnie. O, odpoczywasz. Dobra. Na czym polega ten pojedynek? No musimy, wiesz, tak, powinniśmy się w sumie obrócić, nie? I odejść od te 10 kroków, wiesz, tak jak...
A, okej. To nie jest. Nie, nie zły pojedynek. I myk, o nie, nie trafiłem. Biela, bo dużo. Dużo. Szu. Cześć, Kadesiaku, znowu się. O kurde! No jak ty nie trafiasz tym nożem? On jest z papieru? Z papieru, tak. Jest upośledzony. No, dostał w głowę tym nożem i no. Pamiętaj, jestem piesełem. Piesełem są nieśmiertelne. No. A co no, piesełe mają większą odporność na noże. Dokładnie. Zostało to zapomniałem, że to był nóż do papieru i na ludzi, a nie na psy. To... No właśnie, a, zapomniałeś o tym. Sorki. Musisz przyjść konkretny typ noża do takich rzeczy. Zmień skinka. Oszukujesz tylko. Dobra, spotykamy się gdzieś? Halo, halo. W jakimś fajnym miejscu? Możemy jakieś śmieszne parkury porobić, chłopaki. Trzeba coś tak, tutaj koniecznie. No to nie, że parkour. Nie, tutaj to się no. Da spokojnie przejść. A tutaj można wejść, tak sobie myślę, że ta mapa może by byłaby dobra na przykład na jakiegoś hide and seeka, tak sobie myślę. To nie? Może by była teoretycznie. Może by była teoretycznie. Mogłaby być. Siema, echo. Halo, dzień dobry. Takie tyle tu kryjóweczek fajniutkich. Ja to szukam, nie. Znalazłem tylko furmana, ale gdzie może jest reszta? Jakiś? Mały boosting? Boosting zawsze na propsie. Very boost. Pistoletki. Sprawdzę sobie na kamerach, gdzie jesteście. Nie, Ignacy, to nie jest quality parkour. Nie, szukam, wiesz? Szukam różnych wejść do góry, wiesz? Tak patrzę sobie, no, gdzie mogę się przedostać. Patrzymy, gdzie możemy się dostać jeszcze wyżej, co nie? Bo tak trochę... Hmm? Wiesz, to jest taka podstawowa ludzka ten, jakby cecha, że trzeba iść dalej wyżej, wiesz, mocniej. No dokładnie. Niczym wieża Babel, kurde. Dawaj. Mam pomysł dla tego. Gdzie jesteś? Pladę, już chodź do kasyna, do stołu do Blackjacka. Jesteś obok mnie. Dobrze, chodź tu, Sierra. Musisz mnie podsadzić. Tam. O, dobra, okej, okay, wskakuj. Okej, okay. Czekaj, teraz. O! Jeszcze kręcę się. Doskonało. Ej, ale wiesz, jaka to byłaby dobra kryjówka, gdybyś Hide and Seeka grali? Przecież nie widać się tam w ogóle. Znaczy, po części to jest taki Hide and Seek. Znaczy, gdyby tak było, to wiesz, to by ktoś z dołu skoczył i mnie złapał od razu, więc... Żeby nie wskoczył. Patrz, co robić tak w starej platformówce, trzeba skakać pomiędzy. No kurde, platformami, które się ruszają. No to jesteś teraz nie... Co teraz nie jest? Wydaje mi się, że bez problemu można zabić takiego Ignacego. No proszę, czy nikogo też nie w życiu. W życiu byś się go nie zabrać. On jest tak niewidoczny, tam jest taki cień, no, zauważ. Gdybym był mordercą... A to no. Ignacy jest mordercą tak naprawdę, nie? Nie, zakręcam się na górze. Tak naprawdę furman, bo się nie odzywa i coś knuje. Nie, bo nie żyje już. To knujesz furman. Nie żyjesz, chodzisz obok nas. Nie knuje nic, nie knuje nic, naprawdę. Jeszcze ucieka. Dobra, zabić go. Ja muszę się wysikać, no. Nie, nie patrz jak sika. Furman, to nie będzie morderstwo z medytacją w kiblu. Oooo, co się dzieje? O nie, o nie, idę schować do kibla. No nie jestem, spokojnie. To któryś z was musi być, bo ja mam broń, panowie. Jakby co, ja sram, dobra, to jestem zajęty. Sram. Jestem w kibu. Idź sobie, echo, nie chcę. A dobra. Nie chcę z tobą. To? Elo, cześć. Mogę cię jeszcze raz tam rzucić, albo chodź tutaj wejdziesz, tutaj na górę. Tu? Ej, tu możemy, chodź, Flutter. Przepraszam cię, furman, ale byłeś podejrzany na sikanie. Gdzie jesteś? Tobą. W miejscu publicznym i takie zachowywanie się. Ja mówię, że sikam, no. Ładnie. Quality. Ej, patrzcie, co znalazłem. Jesteś... O, to ja, siema. Jesteście. Wiesz co, poszli gdzie indziej. O, jesteś, dawaj. Ty, mogę sam tutaj wejść, fajna sprawa. Zaczekajmy tutaj. Dobra, kto jest detektywem? Ej, gdzie oni są? Wiesz co, jeżeli nie jesteś zabójcą, ale możesz być, to któryś z nich jest zabójcą. Ej, panowie, zdadzę wam sekret. Ja mam pistoletem zabił Bloody Furmana, więc to któryś z was. Taka dedukcja. O nie. Najgorzej. Ej, w sumie dobra dedukcja. No, tylko pytanie, gdzie wy jesteście właściwie? To mnie najbardziej ciekawi. Ej, jesteśmy, no, w ciekawych miejscach w sumie. Oj, ślepe kurwy jesteście, nienawidzę was. To? Naprawdę was nie zauważyliśmy was? Tak, zabijali mnie na waszych oczach po prostu. Kurde, znowu to samo. A Adesiek, jak znowu kogoś zamordowano i nie zauważyliśmy tego. No nie, no ale wtedy byliśmy w toalecie, no. Byliśmy w kibelu. A co tam robiliście? Ciało. A po co krasz ciało? Bloody srał. Ja srałem. To jest ważniejsze. Dobra, no, Flotar, chodź tu, no. No jest. Dobra, to Jezu, no nie wziąłeś. Nie. Siu. Uciekaj. Patrz, jak uciekać. Nie chcę was zabijać. Naprawdę nie chcę. Nie dorwiesz mnie. A to czemu naszych kolegów zabiłeś? Nie. Was nie chcę. Ej, dobra, daj mu to. Mnie nie zabił. Niech spróbuje mnie dorwać. Chodź tutaj, Flutrur. Flutrur, patrz na to, jakie uniki robię. O kurde, to niezłe uniki. O elo. Kurde, miałeś... Zabił mnie. Oszukaliście mnie. Niewinnego! Nie robi. No, miałem się zmierzyć. A tak byliśmy kumplami. A gdzie zostałeś? No, wiem.
No byliśmy, wskoczyliśmy razem na ten, na maszyny do tego, do jednorękiego bandyty i taka w sumie fajna kryjówka i wtedy akurat Hadesiak wykazał się logiką i właśnie tak się skończył. Kurde, Hades, no. ty to zawsze stanowi. Hades nie używaj logiki, kurde, bo przez to Ignacy ginie. Ale pokazać, że jestem mądry, nie? Nie tak się poudawać. Ale po co chcesz takie rzeczy pokazywać? Nikomu to nie potrzebne. Pewnie znałeś ten tekst na pamięć, dlatego ci tak dobrze poszło. Przeczytał sobie z kartki. Miał przygotowane. Ale patrzcie, nawet ci nie zająknął, kurde. No, kurczę, no, przekminione miał dobrze akurat. No, ćwiczyłem po prostu. Nie, no Ignacy, nie. Zabiłem ciebie przez Hadesa. Powiedz mi sobie szczerze. O, piesełek. No, X-ray się ma. Mam wszystko na kamerkach. O, no. A my tutaj wszyscy jesteśmy. Kamerki źle mi się to kojarzą. To jestem ja. Też widzę kamerkę. Halo, macham tutaj, macham. Jestem piesełek. Dzień dobry, panie kamera. Witam w kolejnym odcinku Ars Moda. GMO. A, bo to kamera, rozumiem. Tak, rozumiem. No, śmieszne. Dobra, ja jestem, jako że jestem dzisiaj niewinny, muszę się poukrywszy troszkę. Poukrywszy, że nie znaleźliwszy. Piesa biega. To wszyscy jesteśmy, to taka kryjówka. Tak, wszyscy jesteśmy. No bo jeszcze nie znalazłem tej kryjówki. Chciałem dzisiaj jakąś taką podstępną znaleźć, żeby się ukryć. Ja muszę znaleźć też jakąś kryjówkę. No, żeby mnie przypadkiem mordercza nie zamordował. Właśnie. No kurde, wrzuciłem jakimś tekstem. Chyba, że na kamerę można wejść, ale... W ogóle najgorzej, że w tym odcinku to jak nie byłem ten morderca. Nie, patrz, taka jest nieskomplikowana. Hades, gdzie zniknąłeś? X-ray, zobacz, tutaj jakby się przedostał. No, widzę. Patrz, tędy jakoś tak, tutaj jakoś w dziurkę wskoczyć, dobrze. To można by coś ale nie, zrobić. Chyba nie da się tam wejść. Musi się jakoś dać. No to... Tu coś można. Czy ja coś widziałem? Nie. To... Nie, dobra, musiałem się wydawać. Myślałem, że masz nóż w ręce. Nóż? Nie. No, nóż. Wiesz, takie ostre narzędzie. W życiu. Zbrodni. Zabiłbym cię już 8 razy, gdybym mógł. Nie, no ja też mogłem ciebie zabić wcześniej, no ale wiesz, no. Gra na czas. No dobra, szczerze mówiąc, mam pewną kryóweczkę i jakby bawić się w Hide and Seeka, to jestem niezajdywalny. Niezajdywalny? Tak. Niech to pies. Tu się da wejść, ale to tak bez problemu, nie? No, ale to wiesz co, fajne, bo to jest w sumie cieni, tutaj niewiele widać w dużej mierze, nie? To też jest taka nawet przyzwoita miejscowa. Więc teraz morderca nie ma takiej łatwej roboty. Jest tak, twojego ciała też tam nie będzie widać. No prawda. No właśnie prawda, Ignacy widzę na kamerkach. Tak się zdarza. A tak właśnie myślałem, że tak to będzie wyglądało. Dobra, nie znajdę, ale nie znajdziecie. Jestem piesem, który się ukrył. To ten pies jeszcze nie byłem nigdy. Gdzie on nigdy nie był, kurde. To ma broń z nas, tak pytanie? Ja nie. Ja też nie mam, jestem zwykłym obywatelem. Pegas. No czyli Bloody. O, Ignacy biega z nożem, wygląda na niebezpiecznie. Nie, chyba nie miałem. No niewiarygodnie. Tak się dobrze ukryłem. Mam cię, tak jestem dobry. O nie, Ignacy! Gdzie jesteś, Furman? Pokaż się. Za tobą! Zauważyłem cię. Za tobą, jest dosłownie. Niestety, tak mówiłem nową kryłeczkę. To co? Ślady stóp widziałem, ale... Gra w berka? O. A tu jesteś. Jezły berek. Nie, nawet cię nie widziałem, bardzo długo cię nie widziałem. No to co, panowie, elo robimy sobie, czy jeszcze jedno? Tak, elo robimy. No, elo, siema. Elo.